Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa poświątecznie w komentarzu narodowym. Dzisiaj nie będzie o bieżączce, dzisiaj będzie, drodzy Państwo, tytułem przypomnienia. Przypomnienia o dzisiejszej rocznicy. Wielkopolanie zapewne pamiętają, zresztą kraju jest zapewne różnie, gdyż no, taka też pora poświąteczna, niewielu może o tym pamięta, niewielu ma do tego głowę, no ale dzisiaj, proszę Państwa, jest zresztą święto państwowe, jakby nie patrzeć. Jedno w zasadzie z tych młodszych, Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, bo dopiero od 2021 roku obchodzonym, więc w zasadzie w tym roku obchodzonym po raz trzeci. A no, może warto pamiętać, niektórzy widzą też na manifestacjach nawet różnorakich, takie charakterystyczne, z takim bardzo charakterystycznym orłem wielkopolskim sztandary. To są właśnie sztandary wzorowane, flagi na powstaniu wielkopolskim. Chyba to niektórzy mówią jedynym zwycięskim. Nie jest to do końca prawda, bo było jeszcze wcześniejsze powstanie wielkopolskie w czasach napoleońskich. No tu można też dopisać powstanie sejneńskie, ale myślę, że największe i najbardziej znaczące udane polskie powstanie. No właśnie dowcip polega na tym, że zawsze się z wielką pompą obchodzi na przykład Noc Listopadową, to jest święto podchorąży, gdzie moim zdaniem ta data powinna być inna, bo to jest, no jak mogą podchorążowie świętować to, że ich poprzednicy rzucili się na prawowitą, no tam Palichą już prawowitą władzę, ale rzucili się na swoich dowódców, zamordowali kilku generałów wielce doświadczonych i tak naprawdę przyczynili się do strat stanu posiadania polskiego. Przyczynili się do wybitnego cofnięcia nas w rozwoju. A już powstanie styczniowe to już była w ogóle katastrofa kompletna. Ale, drodzy Państwo, no jakoś tego powstania wielkopolskiego poza Wielkopolską właśnie się no raczej nie obchodzi. Wiadomo, że to powstanie regionalne, powstanie. No ale z drugiej strony można by też powiedzieć, że powstanie listopadowe czy powstanie styczniowe też nie do końca było powstaniem ogólnopolskim, wszak objęło ono tylko zabór rosyjski. A gdzie Galicja, gdzie zabór pruski? Oczywiście był to tak zwany korpus strategiczny państwa polskiego, ale no jednak, właśnie jest tutaj taka dziwna optyka prezentowana. No a bez powstania wielkopolskiego nie wiadomo, jakby się historia potoczyła. No bo przypomnijmy, że w 1918 roku wcale nie była jasna sytuacja, czy jak to będzie, jak będą wyglądały polskie granice zachodnie. Piłsudski to zostawiał podarunkowi koalicji. No a jak to się mówi, czasem szczęściu trzeba pomóc. Ale też trzeba pomóc mądrze, więc Polacy się szykowali, ale też czekali na odpowiedni moment. No, można powiedzieć też, że jakby nie patrzeć, wypadki 27 grudnia 1918 roku nieco wzięły górę nad rozumowaniem, jak to często w historii nie tylko Polski bywa, że po przyjeździe Ignacego Paderewskiego doszło do kontrmanifestacji niemieckiej z udziałem żołnierzy niemieckich i doszło do starć, co tak naprawdę wywołało walki polskich, już wcześniej utworzonych paramilitarnych formacji z Niemcami. I powstanie bardzo szybko rozlało się na całą prowincję poznańską. No i
Trzeba powiedzieć, że w dosłownie kilkanaście dni udało się Wielkopolskę zabezpieczyć. Oczywiście walki trwały aż do lutego, do 16 lutego, kiedy, no właśnie, proszę Państwa, no przypomnijmy jeszcze raz, że Józef Piłsudski Wielkopolskę ignorował, mówił, że to podarunek koalicji. I proszę Państwa, powstańcy prawdopodobnie przez potęgę niemiecką zostaliby zgnieceni, gdyby nie, no, chyba jedna z niewielu w historii Polski, a na pewno w nowożytnej historii Polski, udana akcja dyplomatyczna, akcja, którą przeprowadził Komitet Narodowy Polski, to jest uznanie Armii Wielkopolskiej za armię sojuszniczą i niejako dopisanie jej do zawieszenia broni na froncie zachodnim. Zmuszenie niejako przez Francuzów w lutym 19 roku w Trewirze podczas rozmów na temat przedłużenia rozejmu, zmuszenie ich do tego, aby zaniechali działań zbrojnych w Wielkopolsce. Proszę Państwa, arcydzieło. Arcydzieło, no oczywiście nie zdobyto całości Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale jakby wyglądały granice polskie na zachodzie, gdyby nie to powstanie, no nie wiadomo. Nie wiadomo tak naprawdę. Nie wiadomo, jakby się to wszystko potoczyło. No, pamiętajmy też, że co prawda wielu powstańców to byli ludzie z doświadczeniem, którzy przeszli przez armię niemiecką, armię kaiserowską, z doświadczeniem frontowym na frontach I wojny światowej, natomiast oficerów było jak na lekarstwo. To było powstanie podoficerów, szeregowców. Oficerów było bardzo mało, no stąd zresztą przecież został przysłany, w zasadzie pozbyto się po prostu z Warszawy generała Dowbora Muśnickiego, a potem ta armia wielkopolska, która przejęła te wszystkie zasoby niemieckie w Poznańskim, świetnie zorganizowana, świetnie wyekwipowana, była wielkim plusem, wielkim wzmocnieniem powstającej Armii Polskiej. I wielki żal, że o tym się aż tak dużo nie mówi. No jest przypis gdzieś tam może w podręcznikach historii, że 27 grudnia 1918 roku wybuchło to powstanie, ale już o przywódcach może poza Dowborem się nie pamięta. Nie mówię o tych, którzy polegli, o tych 2000 ponad poległych Polaków, ale o tych, którzy przygotowali to powstanie. Mówię, czy to major Taczak, Stanisław Taczak, pierwszy dowódca powstania, którego potem zastąpił Dowbór Muśnicki, czy ci, którzy zorganizowali to wszystko politycznie, bo to byli w dużej mierze działacze właśnie związani z obozem narodowym i może właśnie dlatego tak się o tym nie pamięta, że to był Wojciech Korfanty, bardziej kojarzony pewnie z powstaniami śląskimi, ale też mający swój udział w przygotowywaniu Wielkopolski na przejęcie tam władzy przez Polaków. Jak ksiądz Stanisław Adamski, przecież późniejszy biskup katowicki przez ponad 3 dekady. Jedyny zresztą biskup, który w trakcie powstania warszawskiego pełnił posługę w Warszawie. No, a ten, mówię, major Taczak, ale jeszcze tu muszę przypomnieć, że major Taczak dosłużył się w wolnej Polsce stopnia
generalskiego, a potem został przez Piłsudczyznę z wojska wyrzucony. No, co prawda miał już swoje lata, kiedy go przeniesiono w stan spoczynku, miał lat 56, ale i starsi generałowie, jeśli tylko mieli właściwą przeszłość, pozostawali dłużej w służbie. A generała Taczaka się pozbyto nie odegrał już potem większej roli, mimo tego, że był nawet w latach, na początku lat 20, jeszcze przed zamachem majowym był i dowódcą dywizji piechoty 17 Wielkopolskiej i był dowódcą okręgu korpusu, no to potem już stwierdzono, jeszcze przez sanację został mianowany do samokręgu korpusu, ale już bynajmniej nie w Poznaniu, tylko w Lublinie, no a potem się go pozbyto. Że to byli właśnie często takie nieznane postaci. Warto naprawdę przypomnieć sobie, no, Władysław Sejda, chociażby też brat Mariana Sejdy, bardziej znanego działacza narodowego. To jest coś, o czym warto pamiętać. Proszę Państwa, no, może to już trochę apel spóźniony, bo zwykła pora emisji komentarza to jest godzina 18, ale no, pamiętajmy, może wpiszmy sobie w kalendarz już, jeśli ktoś ma kalendarz na przyszły rok, żeby tego 27 grudnia też flagę biało-czerwoną wywiesić. Jest to jedno z tych świąt. Proszę Państwa, Dmowski mówił: myśmy tak odbiegli od innych narodów, że my święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Świętujemy, tak jak powiedziałem, powstanie styczniowe, listopadowe. No, najtragiczniejsze, najgorsze chyba z tych wszystkich powstanie warszawskie. Wielką rzeźnię, bo w porównaniu z powstaniami, z powstaniem styczniowym, powstaniem listopadowym, które bądź co bądź finalnie było regularną wojną, jednak przegrano, ale jednak była to wojna. Nie była to, nie było to porywanie się z motyką na słońce, jak powstanie styczniowe, czy jak powstanie warszawskie. Powstanie wielkopolskie, czy nawet te nie do końca udane, ale jednak ostatecznie z pozytywnym, dużym pozytywnym skutkiem, powstania śląskie. One gdzieś tam przechodzą bez echa. Aż po prostu żal bierze, w cieniu też tych sporów o media publiczne, że przez 30 kilka lat tak zwanej wolnej Polski nie powstały takie obrazy filmowe czy serialowe na miarę właśnie tego, co nakręcono w PRL-u o walce o tę ziemię. Blisko, coraz bliżej o Śląsku. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, to jest zwieńczeniem, jest powstanie wielkopolskie. Pogranicze w ogniu, serial wspaniały, polecam Państwu, młodych Pazurę i Lubaszenkę, który zaczyna się właśnie przy powstaniu wielkopolskim, a potem opowiada o wojnie wywiadów w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego teraz potrafimy kręcić tylko o historii różne gnioty w rodzaju bitwy warszawskiej, którą uważam osobiście za gniota straszliwego. Historia Roya niestety też wyszła straszliwym gniotem. A o takich wielkich zwycięstwach, a jeśli już powstają no dobre filmy, bo jednak na przykład no, Miasto 44 trzeba powiedzieć, mimo tych różnych skandalizujących wątków, jest filmem bardzo realistycznym. No ale właśnie dlaczego, proszę Państwa, to wszystko musi opowiadać o pięknych klęskach? Dlaczego nie bierze się, przepraszam, materiał leży na stole, tylko wziąć i robić? Mieliśmy, proszę Państwa, 8 lat tak wielce patriotycznej telewizji. No, Korona Królów, super, chociaż też Korona. Nie oglądałem akurat za dużo, ale akurat chyba trafiłem na gorsze kawałki.
No cóż, chwała Wielkopolanom i bierzmy z ich przykład. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Prosimy o łapki w górę, o wsparcie kanału, o subskrypcję i do zobaczenia.